No, przyjechałem z pracy, a tu na mnie czeka paczuszka, którą zamówiłem. Ostatnio rozgorzała dyskusja na temat, czy część hodowców, że, czy jest potrzebne wspomaganie przy pierzeniu gołąbków. Czy jest potrzebne przy wspomaganiu gołąbków? Ja sobie zamówiłem, zaraz wam pokażę. Paweł. Ja sobie zamówiłem w sklepie e-gołąb paczuszkę. No i trochę te pierzenie tych gołąbków kosztuje. Także już częściowo udało mi się rozpakować. Zamówiłem sobie paczuszkę, bo teraz mają konkurs. Konkurs na to, że jak ktoś zamówi tam jakieś produkty, to można wygrać wycieczkę. No więc produkty są potrzebne akurat na pierzenie, a wycieczka, z wycieczki by się żona ucieszyła. Całe loty cierpi, bo tego czasu nie ma. Więc sobie zamówiłem tutaj, oj fajnie, probiotyk, zioła, które będę mieszał razem, paczuszkę z zioła, duży zestaw i dwa pakiety. Co to w ogóle jest? To są te. Rzeczy do pierzenia, ale papierów, rzeczy do pierzenia, bo to są tak, te luzem to są z pakiet pierzeniowy z Centrum Zdrowia Gołębi, a tutaj standardowo zawsze trzeba mieć pakiecik, tu standardowo pakiecik z Ronfielda, czyli Tauben Goldy, zakwaszacz i Gerwit W, czyli pakiet pierzeniowy Ronfielda plus pakiet pierzeniowy z Centrum Zdrowia sobie zamówiłem. To tu opakowali wszystko, żeby się nie potłukło. Jeszcze sobie zamówiłem, to też sobie zamówiłem, także człowiek do tego pierzenia, i do kąpieli. Także cały zestawik. Jaka paczuszka. Tu nawet jest dawkowanie chyba. 5 razy w tygodniu Avidres. Czyli rozumiem, że 2 razy mają pić czystą wodę. 2 razy w tygodniu Gerwit. I 4 razy w tygodniu na karmę Tauben Gold. Na karmę. No to nie wiedziałem, że na karbę tarbuję Bengold 20 ml na 750 gram. Także zamówiłem sobie pakiecik, bo na pewno te środki się zużyje. Czy teraz przy pierzeniu, czy później. Jest konkurs. Byłoby zabawnie, ja bym wygrał oczywiście szansę. Znaczy są większe szanse pewnie niż w Totolotka. W Totolotka też ludzie grają. Także towar się przyda, a może by się udało wygrać gdzieś tam kurs na Zakopane i na hotel hodowcy
miło spędzić czas, a może tam jakiś podejrzeć gołębnik. Zawsze to ciągnie człowieka, więc zobaczymy. A to, no mówię, zużyje się na pewno. Ziółka, wszystko trzeba też urozmaicać, jak tylko się da. Jeden pakiet pierzeniowy, drugi. No i plus standardowo będą dostawały to, co zawsze u mnie. Zresztą na filmach będę pokazywał. No a dzisiaj taka paczuszka przyszła. Także pozdrawiam, dobry lot. A to ostatni zakup, jaki zrobiłem w sklepie. Defele do pierzenia. Aquahol. Hodowcy są ciekawi, co się podaje. Omega Oil do zbliżania karmy. Aqua Amino. Olej czosnkowy, bo lubię. I zakwaszacz do zwilżania karmy, ponieważ na karmę daje Proimmuno, Mykowet, Diarowet. O, mam Ergotyki, Coxivet, Pulmowet, różne ziółka. Cały zestawik, no mam akurat otwarty Coxivet, mieszam te zioła razem i podaję gołąbkom. W ten sposób to tu u mnie wygląda. Tu są środki, preparaty, które kupiłem tu ostatnio, pakiety, rzeczy do pierzenia. Ja tutaj do Proimmuno dodam kwiat siarczany, bo teraz razem na karmę będę podawał. Tak to wygląda. Uwaga. Nie wiem, gdzie się tego daje. Tu damy. I razem z Proimmuno to będzie wymieszane. Dowiedziałem, że Taubengold podobno można dawać na karmę. No więc skoro można dawać na karmę, polejemy karmę i wymieszamy. Tylko zakręcę, żeby mi się to nie rozlało. No bo pójdzie Taubengold na karmę i na to pójdzie mój eksperyment z kwiatem siarczanym i Proimmuno. I ja tu jeszcze w ramach swojej twórczości dodałem, nie widać, ziółka, czyli takie to, tak to wygląda. Rozmieszamy. Taką miksturkę szybko tym gołąbką przygotuję.